Tegoroczna mistrzyni w smażeniu pączków odebrała dziś nagrody. Jadwiga Mańczuk z Suwałk zachwyciła konkursowe jury swoim wypiekiem z nadzieniem wiśniowym. W nagrodę zwyciężczyni konkursu zorganizowanego przez Radio 5 otrzymała ekspres do kawy i książkę kucharską. Pani Jadwiga zdradziła nam też przepis na swoje pączki. Kilogram mąki, do 15 jajek, 3/4 kostki masła, 10 deko drożdży. Praktycznie wszystko, prawda? I jeszcze tam szklanka mleka, no i koniecznie kieliszek spirytusu na koniec. Zwyciężczyni przyznała, że pączki jej roboty uwielbiają wszyscy znajomi i rodzina, dlatego piecze je przez cały rok, nie tylko w tłusty czwartek. Nawet wielkie upały, jak są goście i proszą o pączki, to robię. Jeżeli mają jakieś życzenia, mówią, to nie piec innych ciast, tylko zrób pączki, ewentualnie makowce. Ciasta drożdżowe generalnie. Wypiekanie wszelkiego rodzaju ciast drożdżowych to tradycja w rodzinie pani Jadwigi. Przede wszystkim to jest taka tradycja rodzinna. Moja babcia robiła wspaniałe baby wielkanocne. Moja mamusia do tej pory robi wspaniałe pączki. I uważam, że najlepsze na świecie. No i ja jako mała dziewczynka zaczęłam przygodę z pączkami, wyrabiając najpierw ciasto, a potem już zaczynałam robić pączki pod okiem mamy. No i tak do tej pory.